chciałem nagrać film o fotografii, o stylu fotografii. Aż tu nagle pojawiły się psiaki. No i co ja mam teraz zrobić? No nie powiem o tej fotografii. Skąd wy się tu wzięłyście? Przez cały czas poszukiwałem swojego stylu. Poszukiwałem to, jak chcę patrzeć na świat. Nie wiedząc o tym, że wszystko, co w danym momencie robię, kogo fotografuję, jak fotografuję, to jest właśnie mój styl. Ale to słowo mój styl jest trochę na wyrost używany, ponieważ tak, są fotografowie, którzy mają swój styl całe życie, taki sam. I takich myślę, że każdy z nas zna. Natomiast podczas tego mojego przemieszczania się poprzez kultury, poprzez różnego rodzaju fotografie, zobaczyłem, że ta fotografia się zmienia nie dlatego, że ja chcę ją zmienić, tylko dlatego, że ja się zmieniam tutaj. To mój światopogląd, to moje zainteresowanie zmienia fotografię, którą uprawiam. I z każdym rokiem zauważyłem, że to się zmienia. Zmieniam narzędzia, patrzenie, te historie, które mnie interesują. I jak kiedyś pasjonowałem się fotoreportażem i dokumentem, tak teraz świadomie już fotografuję przyrodę, fotografuję drzewa, fotografuję to, co zauważam i przyciągnie moją uwagę. A odkąd filmuję, zacząłem, to jest złe może słowo, eksperymentować, ale też zmieniać patrzenie na świat. I jak kiedyś, przypuśćmy, przyjechałem do Meksyku, żeby fotografować i też filmować ceremonie, święta indiańskie. I przemieszczałem się z punktu A do B, C, D i to było takie pędzenie. Tak teraz jestem w Meksyku i nie oglądam, nie fotografuję, nie filmuję żadnych świąt, żadnych ceremonii. Mój wzrok zaczął się zatrzymywać na świetle, na cieniu, na drzewach, na liściach, które tańczą, prawda? Na wietrze. I to światło słoneczne gdzieś tworzy przepiękne kompozycje tańca, światła i cienia. I to przykuło moją uwagę. I teraz im dłużej w tym jestem i filmuję te detale, te fragmenty i zaczynam się zauważać, że ja obracam się wokół miejsca, w którym mieszkam, w którym jestem. I gdziekolwiek się przemieszczę, na przestrzeni nawet czasami kilkunastu, kilkuset metrów, to ja kręcę ten film. Kręcę tak naprawdę siebie. Siebie w miejscu, w którym jestem. Czyli nie jadę gdzieś tam hen, żeby ich sfilmować, tylko filmuję siebie tu, gdzie jestem. I to jest też niesamowite dla mnie przewartościowanie myślenia o filmowaniu. Do tego eksperyment z formatem panoramicznym, takim nazwijmy to cine, kinowym, który uwielbiam. Siedzi we mnie od bardzo dawna i w końcu to zrobiłem. Zacząłem kadrować właśnie w takim formacie. I przyroda w czarno-bieli. I znów to jest tak, kiedy pojawia mi się w głowie jeden, drugi, trzeci, czwarty obraz, to nagle patrzę i widzę film, który się składa. I widzę ten swój styl w tym filmie. I idę za nim. Idę, podążam. I moje oko przyzwyczaja się do takiego patrzenia i znajduję takie kadry. Znajduję tu, znajduję tam. Przez cały czas je zauważam. Oczywiście nie cały czas, że w każdej minucie, tylko cały czas, kiedy podróżuję, zauważam te momenty i wyłapuję te, które są dla mnie ważne, które tutaj czuję w sobie i tego się nie da opisać, bo ktoś mógłby powiedzieć, wow, zobaczyłeś to światło, wow, zobaczyłeś ten kadr, ale to jest coś jeszcze innego, bo jesteśmy w tej przestrzeni, ja tu wychodzę rano, kiedy słońce wstaje i ten kadr jeden jest tutaj w tej przestrzeni, on się pojawia na tym listku, który delikatnie się porusza na wietrze i właśnie, w tej przestrzeni to oko zauważa ten fragment rzeczywistości, który filmuje. I to jest niesamowite, że ten styl, on ewoluuje. Ja sobie na to pozwalam. I pozwalam sobie na to przede wszystkim zaakceptować to, jakie zdjęcia kiedyś robiłem. I bardzo często, kiedy fotografujemy czy filmujemy i czujemy jeszcze ten brak warsztatu, że jeszcze nie widzimy w pełni może wszystkiego, co moglibyśmy zobaczyć, to jest ten moment, żeby też uszanować i zaakceptować to, gdzie jestem i kim jestem w tej chwili, teraz. Bo to, co robię teraz fotografuję i filmuję, to wpływa na to, kim będę za rok, za dwa, dokąd dojdę. I jeśli
dojdę do momentu, kiedy poczuję się, że jestem lepszym fotografem czy filmowcem, to dlatego, że przed chwilą byłem tam i zrobiłem tam te zdjęcia czy filmy. Więc myślę, że nie ma sensu negować tego, co robiliśmy kiedyś. Więc taka myśl mi się ostatnio pojawiła, że wszystko, co zrobiłem, było doskonałe na ten moment, który to wykonałem. I teraz jest taki czas, kiedy świat się zatrzymał. My się zatrzymaliśmy też a propos filmowania i fotografowania. I to jest dobry czas też na to, żeby kreować, nie powiem, że z niczego, ponieważ czasami ten kosmos, który widzimy tam na niebie, on jest tak daleko i tak byśmy chcieli zobaczyć te gwiazdy i ten kosmos z bliska, ale to jest w jakimś sensie odbicie nas tutaj i ten kosmos jest przez cały czas dookoła nas, on jest na każdym kroku. Tutaj odkrywamy za każdym rogiem, za każdym drzewem nowe kadry, nowe pomysły i myślę, że nawet na takiej przestrzeni, w której jesteśmy, można niesamowite wykonać niesamowite zdjęcia, czy nakręcić bardzo ciekawy film.